stylistka paznokci kontra paznokciowe TikToki. Zaczynamy! A co to takiego? A co to takiego? A co to takiego? Bo to był press on nails, ale ona, aktorka pierwsza klasa, nawet nie drgnęła jej ręka, nic. To są na tasiemkach tipsy przyklejone, widzicie, nawet tu jest spoko. Grube to było, nie? Kto z was spodziewał się takiego odlotu paza? Za to w ostatnim TikToku będzie użyty klej do tipsów. I wcale nie będzie użyty na tipsach. Ale ładne, co to za marmurki ładne. Farbkami akrylowymi? Akrylowe. Albo akwarelowe. Zostaw łapkę. Zupka też. Akwarelowe. Akwarelowe. Ale tam jeszcze pomiędzy coś jest zrobione. Ja lubię farbki akrylowe. Akwarelowe. Akrylowe też. Żelami też to zrobicie, ale akwarelami super, naprawdę to wygląda. Jak takie niebo i chmurki. Witajcie. Na pewno zgodzicie się ze mną, że ombre to jedna z częstszych stylizacji, którą wykonujemy w salonie. No. Ale też na pewno spotykacie się z takim efektem po odbiciu pierwszej warstwy. No hybryda. Masakra. Jak w ogóle klientkę wypuścić z takim ombre. Także ja ci pokażę, jak to zrobić. Na początek wycinam sobie gąbeczkę i sprawdzam, czy jej powierzchnia wystarczy mi na moją długość paznokcia. Nakładam wybrane kolory i odbijam na paznokciu. No i to jest ten efekt, którego nie chcemy. Pełno bąbelków, nieregularne ombre i przede wszystkim konsystencja w ogóle nie kolory zgadza. Nie kryją. Natomiast zostawmy to tak i jeżeli już jakikolwiek tutaj efekt uzyskamy, posypiemy to przezroczystym pudrem akrylowym. Najzwyklejszy, bo wykorzystywany tylko i wyłącznie do... Tak, jak to zostawimy i dalej będziemy odbijać, to będzie podobny efekt, tylko tu troszeczkę za dużo było produktu. Więc można po prostu mniej produktu nałożyć na gąbeczkę, odbijać i przymrażać co chwilę. I ta pofalowana, nierówna powierzchnia też daje taki efekt troszeczkę jak sugar efekt. W kwestii zdobieniowych, więc też można. Na nieutwardzoną warstwę tych lakierów posypuję dokładnie całą powierzchnię tipsa czy paznokcia klientki i dopiero utwardzam w lampie. Sprawdźmy, jaki będzie teraz efekt. Nakładam ponownie kolory. Nadmiar proszku akrylowego odpylam sobie szczoteczką do paznokci. No i próbujemy. No i mamy już naprawdę fajny efekt. A wiecie dlaczego? Proszek akrylowy utwardzony daje delikatnie chropowatą powierzchnię. Dzięki temu nasz lakier hybrydowy nie ślizga się po powierzchni, a bardzo ładnie zatrzymuje. Cały pigment zostaje nam na paznokciu, a nie w gąbeczce. Po utwardzeniu powtarzam jeszcze jedną warstwę dla zwiększenia intensywności kolorów. I w zasadzie i wystarczy raz sypnąć, dwóch warstwach nie? Nasz paznokieć będzie gotowy. Nie bójcie się o jakieś grubości. Proszek akrylowy nie da wam jej żadnej tak naprawdę. Może minimalnie trzeba będzie topem wyrównać powierzchnię taką nieregularną, którą tutaj widzicie. Natomiast dzięki niemu można tak naprawdę wykonać ombre każdym kolorem hybrydowym. Całość pokrywam wybranym topem. Ta wskazówka była dla ciebie cenna? Koniecznie daj znać w komentarzu. Spoko wskazówka, bo jednak jakby się samymi hybrydami to robiło, no tak, więcej tych warstw trzeba zrobić. Tu były z 4, a samą hybrydą tak z 5, 6. Więc no dobra, okej, może być troszeczkę szybciej. Co sądzisz o efekcie końcowym? Siema, siemanko, dzisiaj przyjdzie do mnie Sandrilla Sandruta i patrzcie, jaką znalazłam inspirację. No mówię, nie, to są obrzydliwe, są. Nie lubię też. Dlatego nic nie mówiąc jej robię to, co sobie wymyśliłem. Więc ściągamy teraz już te czerwone paznokcie, lecimy ze skórkami, nakładam dehydrator, potem wcierkę z bazy, żel i oczywiście już tutaj opiłowuję je. No jak je zobaczyła, to niestety po opiłowaniu stwierdziła, że musi wyjść, ale wróciła i mogłem normalnie dokończyć te paznokcie, bo doskonale wie, że nikt inny z nim nie wytrzyma. Tak jest efekt końcowy, no i oczywiście Sandrilla była niezadowolona. A ty co myślisz? Kurczę, nie widziałam, nie przyjrzałam się, ale już widziałam tego typu TikToki u niego i on zawsze coś tam pokazuje, a potem i tak coś innego robi, nie? Nie, no chyba git, nie wiem. Nie wiem, może ktoś tutaj coś chciał się, nie wiem, do it, ale co? Co mam tu? Co mam tu zrobić? Nie widziałam dobrze, wszystko mrygało za szybko. Musiałabym, czekaj, no. Musiałabym non-stop pauzować. Nie wiem, może tu bym trochę frezowała na kciuku. Coś musiałam od siebie dodać, od spodu.
So would you wear these secret door nails? I think these are so cute. I was inspired by Lizette Gel Nails and Claws by Kat. She put a picture in hers, okay? So I went in with some patty gel. This is the color So Cute, and I'm just gonna go ahead and pat that in place. And then I take some rubber base gel and apply my hinge and cure that. And then go in with some gel polish and some flowers to decorate the inside. And I just love those flowers. For the door, I sized out a full cover nail and cut it to size. Aha, applied some more rubber base gel and use some saran wrap. Close that hinge and apply some more gel and just set that on there and cured. This technique was from Lizette. It worked like a... Fajne, spoko. Znaczy, ja bym sobie zrobiła. Ja bym sobie zrobiła, ale podoba mi się to. Ładne to jest. I raczej nie chodzi się w tym wygodnie. Mamy Frencha konstrukcyjnego fantazy. Z piłowanym jajeczkiem, chyba akrożelem tu jest praca? Ładny. Trochę masywny, ale ładny. Ja by tam jeszcze piłowała. Jest ładny. Tylko jakby mi ktoś zrobił takiego Frencha, to ja bym jeszcze jechała wariatem od spodu, bo ja muszę... Chociaż w sumie one są tak długie, te pazury. Jedyne co tutaj by mi przeszkadzało, to grubość wolnego brzegu, ale w sumie z drugiej strony one są tak długie, że i tak bym nic nie miała tym zrobić, więc... Niech sobie jest taki gruby. Tylko ciężkie będą, jak są takie grube, to będą ciężkie, ale ładne. Wiem, że osoby, które mają uszkodzone paznokcie, często się tego wstydzą i nawet przez to nie chcą chodzić na manikir, nie ma się czego wstydzić. Naszym zadaniem jest to, żebyście dobrze się czuli sami ze sobą i można nawet może nawet nie w zbyt idealny sposób, ale poprawić. Każda osoba jest piękna i musi dobrze się czuć jak wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Dobrze, dobrze. Czyli tu mamy... Słucham. Posłucham. Moja klientka wiele lat temu miała uszkodzony ten paznokieć i niestety on teraz odrasta właśnie w taki sposób, zawija że się zakrywając opuszkę, no. Okej, zobaczymy, co tutaj, można zrobić, bo nie wiemy, jak reszta paznokci wygląda i jaki jest plan na ten paznokieć. Ona zawsze chciała to zmienić, więc spróbuję dzisiaj chociażby troszeczkę wizualnie to poprawić. Najpierw opracowuję skórki i staram się bardzo uważać, żeby nie uszkodzić, bo ten paznokieć jest naprawdę bardzo wrażliwy. Później standardowo odtłuszczam, przygotowuję płytkę, nakładam bazę i utwardzam lampię. Dorabiać będę za pomocą górnych form i żelu galaretka. Odpowiedni rozmiar formy i przyciskam do paznokcia. Po całkowitym utwardzaniu zdejmuję tą formę i z drugiej strony mamy właśnie taką nierówność. I niestety tutaj nie da się zrobić tak, żeby ten paznokieć z drugiej strony był idealnie równy. Troszkę sobie opiłowałam, nakładam bazę i mamy gotowy efekt. No ładnie to wygląda, dużo lepiej niż wcześniej, na pewno nie będzie idealnie, bo niektóre rzeczy naprawdę się nie da przeskoczyć, bo też widzicie, jak ta opuszka wygląda, ale cieszmy się, że w ogóle jest paznokieć i jest z czym pracować. Bardzo ładna robota. Jak długo odrastają paznokcie? Paznokcie u rąk rosną z prędkością około 3 mm miesięcznie. Wymiana całej płytki paznokciowej odbędzie się za około 6 miesięcy. Paznokcie u nóg rosną o połowę dłużej, około 1-2 mm miesięcznie. I za około rok, półtora wymieni się cała płytka paznokciowa. Fajny, ciekawy TikTok. Mniej więcej, bo jednym ktoś może, komuś mogą szybciej, komuś wolniej mogą rosnąć. Tutaj wiele z czynników, na przykład jak mieszkasz w ciepłych krajach, to ci szybciej rosną. Fajny TikTok. Mamy Cryosy Gel. Albo coś w tym stylu. Ale wacik bezpyłowy. Chyba wacik pyłowy. Nie powinno się tego brać do ręki, bo tam sebum się odbija. Już jest zamówione, czekam aż mi przyjdzie. Ale jakoś tak się nie odzywają, więc boję się, że to skam. Ładnie to jakoś super nie wygląda, ale jest szybkie, bez dwóch zdań. Ja bym chciała zobaczyć, jak długo to na tym paznokciu wytrzyma bez złamania, bo tam, wiecie, nie ma strefy stresu zbudowany i tak dalej. Ale jest to ciekawe, może jako hybryda, w rękawiczkach to robić i tak dalej, pędzletą sobie chwycić. Jest to do przetestowania. O, Jezus Maria, już to wiecie, co laska zrobiła? Użyła kleju do tipsów na skórze. Który jest żrący wręcz skórę, żeby zrobić zdjęcie. Są inne sposoby, żeby zrobić ładne zdjęcie. Nie trzeba klientki parzyć chemicznie.
klejem do tipsów. Na litość boską! Głupi tyk-tuk. Daj znać w komentarzu, czy podoba ci się konstrukcyjny fantasy French. Team nosiłabym, czy team nie nosiłabym?